Siema! Za nami czternasta runda turnieju kandydatów. Najciekawszego turnieju prawdopodobnie w ostatnim czasie, na pewno w ostatnim czasie, być może nawet w historii szachów, gdzie czterej zawodnicy przed ostatnią rundą mieli szansę na końcowy tryumf i grali między sobą. Także zachęcam do oglądania, bo to, co się działo, no nie chcę mówić, że było niesamowite, bo już to mówiłem wielokrotnie podczas tych recapów, ale. Wow, no myślę, że jak, macie, jak jesteście wrażliwi, to może Wam być przykro, jak zobaczycie, co stało się w tych partiach. Także zachęcam do oglądania. Na koniec też będę chciał wam coś powiedzieć, także będzie mi bardzo miło, jak obejrzycie do końca. Poza tym same partie były tak ciekawe, że warto jest oglądać do końca. Yy, nie będziemy się zajmować Widitem, Alirezą, i tak dalej. Zajmiemy się tylko tymi dwiema partiami, które no, w pewnym sensie wpłynęły na to jaką przyszłość będą miały przed sobą szachy, ponieważ mierzył się Hikaru Nakamura, który tracił pół punktu do lidera, którym był Gukesh, czyli Hikaru Nakamura musi wygrać partię, żeby liczyć się w walce o mecz, o mistrzostwo świata. Natomiast w drugiej partii mierzyli się ze sobą Fabiano Caruana i Jannę Pomnaści i oni mieli tyle samo punktów co Hikaru Nakamura, pół punktu mniej niż Gukesz, więc matematycznie przy remisie obaj odpadają, przy zwycięstwie mają szansę na to, żeby doścignąć i mierzyć się w dogrywkach. Więc mega dymy od początku, cztery osoby, praktycznie każdy chce wygrać, a dlaczego powiedziałem, że wpłynie to na przyszłość szachów? Bo każdy rezultat sprawi, że ta historia szachowa potoczy się inaczej. Wyobraźcie sobie, że Fabiano Caruana tutaj wygrywa, a w tamtej partii wygrywa yy, Hikaru. No to mamy dogrywki typu Hikaru kontra Caruana. Potem zwycięzca tych dogrywek będzie mierzył się z, z, z Dingiem. Jeżeli wygra, no to będziemy mieć mistrza świata Caruanę albo mistrza świata Hikaru na Nakamura. Jak Nepo wygra... Cały turniej to będzie rewanż w meczu o Mistrzostwo Świata. Jak wygrał Gukasz, no to będziemy mieć 17-latka, który będzie mierzył się w meczu o Mistrzostwo Świata. Być może zostałby najmłodszym mistrzem świata w historii. Więc historia napisała się na naszych oczach. Lecimy, bo ten wstęp się rozrósł. Zaczniemy sobie od partii Hikaru na Dlatego, że jeżeli tutaj Gukesz wygra. To tę drugą partię możemy wziąć i wyrzucić na śmietnik, bo Gukasz będzie samodzielnym liderem. No ale Hikaru grabiały mi, Hikaru będzie chciał wygrywać, i tutaj pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to już był pierwszy ruch, bo nastąpiło D4. I nie, żebym był jakimś hejterem, ale D4. Raczej gramy, żeby grać sobie, osiągnąć minimalną przewagę, na przykład na moim poziomie, no i wiecie, wygram sobie za 50 ruchów spoko. Natomiast na tym wyższym poziomie nie jest to przypadek, że zawodnicy raczej D4, przynajmniej na turnieju kandydatów, nie wybierali. Bo czarne mają dużo opcji, żeby pozycję wysuszyć. I grając ruch d4, Hikaru nie jest, znaczy wiadomo, no ma 2800 800 prawie, więc coś tam chyba od debiutów zna, ale prawda jest taka, że czarne mają tutaj masę możliwości. Mogą zagrać skoczek f6 i e6. Mogą grać przez d5 c6, mogą grać przez d5 e6, mogą to po prostu zbić. Mnóstwo możliwości, no nie nauczysz się tego na wystarczającym poziomie w jedną noc. Więc zastąpiło c4 i czarne po prostu to zbiły. Przyjęty gambit hetmański, to jest coś takiego, że czarne mówią, ok, dla mnie remis jest spoko. Ustawię troszeczkę gorszą pozycję, nie będę mieć po debiucie problemów i po prostu gramy sobie dalej. Także tutaj zawodnicy grali konie f 6, e3, e6, nastąpiło bicie i pierwszy ważny moment w partii, a mianowicie dwa główne ruchy, to jest zagranie c5 albo zagranie a6. I na te dwa ruchy na pewno Hikaru się przygotował. Natomiast Gukesz zagrał ruch goniec e7 i ten jeden mały ruch Trochę Hikaru musiał wytrącić z równowagi. Bo no jest on dziwny troszeczkę. Bo skoro czarne i tak chcą zagrać C5, i to wyobraźcie sobie, że kiedyś następuje C5, bicie i bicie. No to czarne straciły dwa ruchy tym gońcem. Więc po co grać? Goniec C7 wygląda to głupio. Nastąpiło więc skoczek C3, C5, tutaj nastąpiło A3, Roszada, Roszada, A6. No i tutaj białe, wiecie, mogły na przykład zagrać w taki sposób. No i teraz po biciu? Biciu. Zyskaliśmy to jedno tempo, ale biorąc pod uwagę charakter tego, w, jak, w jaki sposób gramy, no to wymieniły się hetmany. Czy Hikaru będzie chciał grać taką pozycję bez hetmanów, jeżeli musi wygrać z Gukaszem? No raczej nie. Dlatego zachował hetmany na szałownicy i zagrał ruch Hetman Edwa, żeby te hetmany po prostu zachować. Nastąpiło B5, goniec sobie wrócił i teraz Gukasz zagrał ruch, który nawet Magnus Carlsen komentując. Powiedział, że jest zdziwiony, że ten ruch został zagrany, ponieważ nastąpiło bicie. I faktycznie jest to dość dziwne, bo zazwyczaj chcemy zachować takie napięcie pomiędzy tymi pionkami. Co czarne mają z tego, że nastąpi tutaj bicie? No, w zasadzie nic. Białe mogą odbić potencjalnie skoczkiem, mogą zbić pionkiem, mogą zagrać wieża D1, no i nie do końca wiadomo po co to bić. Natomiast nastąpiło to bicie, no i Hikaru tutaj może nie tyle popełnił błąd, co pozwolił przeciwnikowi. Na pewną odpowiedź, ponieważ to co powinien zrobić, to zagrać wieża D1. Żeby związać tego pionka, no i trudno powiedzieć, co przeciwnik by tu zagrał, ale jakby nastąpiło bicie, możemy to zbić pionkiem, możemy to zbić <laughs> skoczkiem, wszystko jest spoko. Natomiast Hikaru zdecydował się najpierw zbić to pionkiem. I prawdopodobnie myślał, że przejdzie do tego samego. Zagramy wieża D1, nasz pionek tutaj jest izolowany, kiedyś go zapchamy, nie mamy przewagi, ale przynajmniej coś się dzieje. Natomiast Gukesz znalazł bardzo ciekawą ideę, i nie wiem, czy to nie jest wpływ y, Polaka, y, ponieważ jego trenerem jest pan Gajewski, między innymi, i bardzo możliwe, że on, on słynie ogólnie z takiego fajnego przygotowania. Być może to jest jakaś idea, którą pan Gajewski mu pokazał, ponieważ zagrał tutaj ruch B4. I chodzi o to, że teraz, jak nastąpi bicie, to my wcale tego nie odbijamy, tylko czarne grają skoczek C6, ustawią tutaj skoczka, będą kontrolować pole na D5 i ciężko będzie to wygrywać. Można było tak zagrać, można było ustawić taką pozycję, ale wiecie, no trudno sobie wyobrazić, że tutaj białe coś osiągną. Także Hikaru Nakamura jest w tarapatach, zagrał ruch skoczek E4, Nastąpiło bicie, bicie, goniec B7, skoczek sobie wrócił znowu. Gdyby nie było takiej sytuacji turniejowej, to gramy tutaj skoczek C5. Gramy jakieś bicie i spoko. Remis nie jest złym rezultatem, ale tutaj remis równa się przegrana. Także skoczek C3, skoczek D5, goniec D2, łubu, dubu łubu, dłubu. Nastąpiło skoczek D7 i Hikaru ustawia dwie rakiety w stronę króla. Jeżeli tutaj Gukesz jakoś się pomyli, jeżeli uda się tę pozycję otworzyć i potem rozpędzić jakiś atak... To białe tutaj będą miały jakieś szanse. Tylko problem jest taki, że następuje wieża C8, goniec musiał się wycofać, skoczek się poprawił i za kilka ruchów białe, co prawda, zdobyły parę gońców. Ale problem jest taki, że następuje tutaj bicie, no i czarne zdobyły pionka. Jedyna szansa tutaj Hikaru na kamury to jest zrobienie użytku z tych dwóch gońców. Te dwa gońce bardzo fajnie strzelają, i to nie jest tak. Że ta pozycja jest jakoś tak bardzo bez gry. Że tutaj już Hikaru nie ma żadnych szans. Bo jeżeli wyobrazicie sobie, tak losowo pokażę, tu nastąpiło wieża D1, i jak zastanowicie się, że wiecie, zagramy losowo H6, żeby oddać tego pionka, to ta pozycja, pomimo tego, że komputer mówi 000, to tutaj praktycznie tylko białe mogą grać na wygraną. Bo mają otwartą, jest otwarta pozycja z parą gońców i mają pionka, który może sobie lecieć. Czy tak się stanie? No oczywiście, że nie, ale pokazuję wam że to nie jest takie bardzo zero-jedynkowe. Są tu jeszcze szanse dla Hikaru, dlatego on tutaj próbował. Nastąpiła Hetman H4. Hetman poszedł aktywnie, ale to dopuszcza ruch goniec C5 i teraz nagle okazuje się, że trzeba się bronić. E, bo jak na przykład zbijamy tego Pionka, na przykład tutaj, to okazuje się, że po ruchu Hetman H4 jest koniec partii. Grozi bicie tutaj, a jak się wtedy obronimy na przykład gońcem, to poskoczek G4 wisi zarówno tutaj, jak i tutaj, jak i tutaj. Wiecie, bardzo dużo problemu. Więc tutaj czarne muszą, białe muszą uważać, czarne mogą atakować. Dlatego Hikaru zdecydował się obronić. Nastąpiło A5, ten pionek został zachowany. No i tutaj Hikaru zrobił trochę taki rzut monetą, ponieważ zagrał ruch hetman B5. I sytuacja jest tego typu, że obaj zawodnicy wiedzieli, że najlepszym ruchem tu jest Hetman F4. Żeby wywierać presję, atakujemy tutaj, atakujemy tutaj, grozi skoczek G4. Ale ruch Hetman F4 wiąże się też z tym, że białe mogą dostać jakąś kontrę. W sensie przegonią tego Hetmana. Hetman sobie nie wiem, gdzieś pójdzie tutaj, wycofamy gońca, ale w którymś momencie może tego pionka zdobędziemy. I będzie się coś działo. I jeżeli Gukaszowi będzie zależało na wygrywaniu, a powinno mu zależeć, no bo przecież jak wygra, to na 100% jedzie na mecz o Mistrzostwo Świata, to powinien zagrać ruch Hetman F4. Natomiast jak Gukasz stwierdzi, ok, dobra, biorę tutaj, bije i prawdopodobnie zakończy się to remisem, to po prostu zbije. Wymieni Hetmany remis. Którą decyzję podejmie Gukasz? Zbił. I za kilka ruchów zawodnicy. Próbowali. Trzeba powiedzieć, że Hikaru Nakamura świetnie tutaj próbował. Oglądając tę końcówkę ja miałem takie wrażenie, że faktycznie on ogrywa swojego przeciwnika. Bo zauważcie co się stało. Na, można wymienić. Hikaru może na spokojnie zrobić bicie, nastąpi bicie, nastąpi bicie, bicie. I zawodnicy robią tak i podpisują remis, ponieważ są różnobarwne gońce z pionkiem mniej. Ale Hikaru próbował, pomimo tego, że miał pionka mniej. Próbował. Próbował. I nagle... Po ruchu skoczek D4, bicie, bicie, odzyskał pionka. Naprawdę miałem wrażenie, że Hikaru Nakamura. Jest lepszym zawodnikiem niż Gukasz. Może to jest kwestia tego, że Gukasz mając tego dodatkowego pionka, on wiedział, że może sobie na to pozwolić. Zagrać trochę mniej dokładnie. Ale teraz z pozycji, gdzie czarne miały pionka więcej, no teraz już tego pionka nie ma. Zaraz ten pionek sobie poleci. Co prawda są różnobarwne gońce, więc cały czas to jest remis, ale czuć było, że hikaru jest po prostu lepszym zawodnikiem. Ale niestety dla hikaru, na kamury pionków wymieniło się zbyt wiele. No i na koniec nastąpiła sytuacja, gdzie pionek. A, ucieka, ale Gukesz znalazł bardzo prostą drogę do wyrównania, a mianowicie za kilka posunięć nastąpiło poświęcenie. Poświęcenie, no wiecie, trudno jest to komentować, no bo została wieża, na i pionka. Obaj zawodnicy już w tym momencie wiedzieli, że będzie to ramis. Tutaj mała ciekawostka, w tym momencie partia powinna się zakończyć, ale zakończyła się pobiciu. Co jest też ciekawe. A to oznacza, że Hikaru Nakamura nie zostanie mistrzem świata. Natomiast Gukesh ma punkt więcej niż ci dwaj zawodnicy, a to oznacza, że od tej partii będzie zależało bardzo dużo. Można założyć, i nie będzie to jakieś bardzo kontrowersyjne, że ta partia nie zakończy się remisem. Bo remis to jest tak, że obaj zawodnicy będą po tym remisie źle, źli. Tutaj wygra albo jeden, albo drugi. Albo wygra Fabiano Caruana, bo gra kolorem białym, osiągnie przewagę i ją zrealizuje, albo wygra Nepo, bo obroni się, Hig y Caruana gdzieś tam popełni błąd i będzie wygrana pozycja Nepo. Raczej na pewno nie nastąpi tutaj remis, więc zobaczmy, co się stało. Obu zawodnikom zależy na wygranej. I. Dobra, oglądajcie. Nic nie spoileruję. D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, D5, bicie, bicie. Gambit hetmański. Co ciekawe, w dwóch kluczowych partiach nastąpiło dwa razy D4. Szkoda, że żaden London. I goniec B4. I goniec B4 to jest taka, albo jeszcze za dwa ruchy. H6, goniec H4, G5, tu i skoczek E4. To jest taka linia która na przykład mnie za młodu troszeczkę wyleczyła z grania ruchu D4. Bo nagle gracie kolorem białym, wasz goniec zrobił kilka ruchów, skoczek przeciwnika wywiera tutaj presję, nie wiadomo jak się przed tym bronić, zaraz stracicie albo tutaj, albo tutaj, na naszym poziomie jest to problematyczne. Na tym najwyższym poziomie raczej ludzie tak nie grają, bo wiedzą, że komputerowo to się nie zgadza. I białe tutaj mają kilka opcji, żeby z tego wyjść. Więc nastąpiło Hetman C2. Chcę jedynie dodać, że wielki szacun dla Nepo, bo on podjął rękawicę. On nie miał takiego myślenia, że wiecie, ja to się zabunkruję. I, I przeciwnik to będzie próbował wygrać, i wtedy ja go chycę. Tylko nie lecimy Karuana, pik, 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 ładujemy się. Kto wygra, ten wygra. Naprawdę, szacu, jak nie jestem wielkim fanem Nepo, tak za to podejście naprawdę bardzo było widać, że zawodnicy chcieli się pobawić. H5 leci, F3, łobu dubu, łobu dubu, koniec E6, nastąpiło, koniec D3, C6, no i ta pozycja. I jeszcze po, długa roszada w ogóle nastąpiła, powiedzmy po tym ruchu skoczek D7, ona jest troszeczkę przyjemniejsza dla koloru białego. No bo niby czarne mają parę gońców, ale z drugiej strony, jak się tak zastanowicie, to białe tutaj mogą atakować, ten pionek zawsze będzie słaby, król został w centrum. No nie do końca wiadomo, w jaki sposób tutaj robić yy, progresi kolorem czarnym. No ale okej, okay. F4 przynajmniej na pewno będzie za dyma, bo koniec g4 nastąpił skoczek f3, hetman poszedł na e7, no i białe otwierają centrum ruchem e4. No i teraz Jan pomnaści zdecydował się na takie dziwne podejście. Do tematu, ponieważ tutaj wiecie, czarne mają kilka opcji. Raczej jeszcze nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Komputer sugeruje, żeby zacząć od ruchu takiego, że bijemy tutaj. No i jak białe zdecydują się zbić skoczek E4, to po biciu, biciu, po długiej roszadzie wszystko jest spoko. Nagle pionek na D4 jest dość słaby. Natomiast jeżeli białe zdecydują się zbić końcem, co rzekomo jest lepsze, no to tutaj możemy zrobić długą roszadę i też ten pionek jest słaby. Białe wywierają dużo, dużo, dużo presji tutaj, ale jest póki co Ok, natomiast z jakiegoś powodu Janne pomnazcz, prawdopodobnie mając też w głowie fakt, że musimy jakoś poddymiać, zagrał ruch, goniec bije C3. Nastąpiło bicie, nastąpiło bicie, 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 bicie. I w tym momencie nastąpiło jeszcze bicie. Czarne mają przez moment jednego pionka więcej. Tylko problem jest taki, że skoro one, wiecie, zdobyły tego pionka, no to musiały trochę czasu poświęcić i ten król został w centrum i w jedną stronę raczej nie będzie chciał iść, więc pójdzie w drugą stronę, ale teraz białe na końcu tego wariantu mają ruch D5, rozrywają pozycję przeciwnika i po prostu komputer się nie zna. Jak zapewne wiecie, ja się znam, komputer się zupełnie nie zna na szachach, komputer się nie zna i nie wie, że ta pozycja już jest przegrana dla czarnego. Jak tutaj białe zagrają kilka dokładnych ruchów, to jest tyle. Fa Fabiano Caruana wygra tę partię. I jutro dogrywki. Czy jak to oglądacie, to dzisiaj dogrywki. Bo otwieramy pozycję wokół króla. Czarny nie mają tutaj co zrobić. W akcie desperacji <laughs> Nepo zagrał ruch pionkiem do przodu. Zupełnie losowo. Nastąpiło bicie. Teraz nie możemy tego zbić, bo jest matów dwa posunięcia. Dosłownie partia może się w ten sposób zakończyć. Dlatego skoczek idzie na c ale teraz szach. Najlepszy ruch w pozycji. Król B8. No i teraz białe muszą zagrać najlepsze posunięcie. Jest tylko jeden ruch, który białemu gwarantuje przewagę. Wiecie jaki to jest ruch? Król B1. I ja nawet nie żartuję. To jest najlepszy ruch w pozycji. A wiecie dlaczego? Ponieważ w różnych konfiguracjach, jak to zbijemy, to hetman idzie na E3. I po biciu, biciu, Nagle okazuje się, że fajnie, masz tego pionka, ten król jest osłabiony, ale to już jest końcówka i na koniec dnia czarne mają dwa pionki, które zaraz mogą stać się hetmanami. Dl dlatego najlepszym ruchem w tej pozycji jest zagranie ruchu król B1, bo teraz jak nastąpi hetman E3, to hetman wchodzi tutaj, atakujesz tutaj, atakujesz tutaj, grozisz jakimiś szachami kiedyś. Tyle, wygrana pozycja. Król B1. Żaden człowiek nie zagra w takiej pozycji ruchu król B1. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeżeli ktoś chce być mistrzem świata, to musi zagrać taki ruch. I Fabiano chce być mistrzem świata. Fabiano zagrał ruch król B1 i ma wygraną pozycję. Bo czarne nie mają jak się bronić. Komputer wiecie, znajduje. Komputer to jest ten taki ziomeczek. Na no w zasadzie to e, jeszcze nie jest zagrana, tak bo można zagrać to, to, to. Nie, to jest przegrana pozycja. Żaden człowiek się tu nie obroni. Już Nepo w kolejnym posunięciu popełnia błąd. B6. Przegrana pozycja. Białe mogą zagrać tutaj masę rzeczy. Najlepsze, tak z kronikarskiego obowiązku powiem, jest goniec D7. Bo czarne nie mają tutaj ruchów. Mówio, komputer mówi, że tutaj musisz poddawać wszystko, co masz. I tyle. Plus dwa. Wygrana pozycja. Yy, Fabiano Caruana zagrał drugi najlepszy ruch. Poświęcił wieżę. Wieża D7. Ruch, który się wydaje nielegalny, bo skoczek to kontroluje. Ale nie można tego zbić. Nie możesz zbić, bo dostaniesz widełki. I po tym ruchu nastąpi bicie i jest podwójny szach dwoma hetmanami, więc musisz to bić królem i tracisz wieżę. Nie można tego zbić skoczkiem. Trzeba to zbić wieżą. I teraz co ciekawe, jak zbijemy tutaj, to jest remis. Bo wieża sobie wróci i nic z naszego ataku. Musimy to odbić pionkiem i mamy silnego pionka na D7. I to jest tak, że ten pionek, nie będę Was okłamywać, ten pionek zaraz spadnie. Bo czarny zagrają wieża D8. Białe, nawet jak go spróbują opronić, to czarne biją tego pionka. I czarne, jeżeli dobrze liczę, mają pionka więcej. Ale to związanie jest bardzo problematyczne. Więc białe grają wieża D1. Czarne próbują zagrać Hetman C5 na wymiankę, ale oczywiście wymiana nie następuje. Tutaj jest mała pułapeczka, ponieważ ktoś z Was mógłby pomyśleć, e-spoko, bijemy. Okazuje się, że ta pozycja to jest remis. Bo nie mamy jak bronić tego gońca. Remis. Cały czas Nepo zastawia na przeciwnika pułapki. Ale tutaj Karolana się nie myli. Gra Hetman F4. Ma 13 posunięć na 11 ruchów. Minuta na posunięcie. Nie ma inkrementu. Musi grać szybko. Hetman C7. Hetman D2. Tu aż z tych nerwów, aż za szybko nacisnąłem na strzeleczkę. Znowu... Jak zbijemy, zbijemy, to jest remis. Nie możemy wymienić Hetmanów kolorem białym. Także Hetman sobie po prostu wraca. W tym momencie czarne stwierdziły, kurde, coś trzeba grać. Gram H3. Mam jednego pionka, może on jakoś zadecyduje. Yy, więc po ruchu H3... Białe zagrały goniec, e4 znowu, bardzo dobry ruch. To, co chcą białe zrobić, to zagrać hetman d5. I nie bardzo jest się jak przed tym obronić. Nastąpiło a5, hetman d5 i król ucieka, żeby wieża broniła tego punktu. Niesamowite. Ale białe zbijają kolejnego pionka. I teraz już, nawet gołym okiem myślę, że widać, że białe te partie wygrają. Ten pionek nie ma żadnego znaczenia. W którymś momencie zrobimy kiwkę, zbijemy go. Dwa pionki zostaną, goniec będzie atakował Fabiano Caruana. Będzie grał w dogrywkach o mecz o Mistrzostwo Świata. Czarne jednak próbują. H2. Hetman H7. Król poszedł na P8 losowo. Nastąpiło A3. Znowu jeden z najlepszych ruchów w pozycji to jest A3. Żebyśmy jakby nie musieli się w niektórych wariantach martwić o to, na przykład pokażę Wam taki przykład. Po jakimś odejściu odchodzimy sobie Hetmanem. Ten skoczek cały czas jest związany, prawda? No nieprawda. Skoczek C5 i to białe przegrywają bo po biciu biciu, wieża musi odejść, ten pionek może zadecydować. Więc trzeba uważać. A3, teraz jakby nastąpiło skoczek C5, no to tutaj wygrywamy, bo po wieże D8, hops, możemy to zbić. I nie ma tego mata na końcu w niektórych wariantach, rozumicie? Więc hetman poszedł na E5. No i teraz czarne. Wiecie, próbuję jakoś aktywnie starać się grać, ale cały czas ten skoczek nie może się ruszyć. Bo jak się ruszy tu, to podstawisz mata. Jak odejdzie gdzie indziej, podstawisz tego mata, ale już po podstawisz tego mata. Tragedia. Nepo nie może wykonywać posunięć. Ale tu nastąpiło Hetman H6. Po to, żeby białe zagrały G5. Jest cztery po posunięcia do wykonania. Fabiano Caruana ma dwie minuty i musi tutaj bardzo mocno uważać. Ale zagrał ruch G5. Czarne grają wieża G8. I teraz białe. Mogą zagrać ruch wieża C1. Według komputera wieża C1 po prostu wygrywa giereczkę. Bo ten Hetman nie bardzo ma się gdzie ustawić. Jak się ustawi gdziekolwiek, to stracimy tego pionka. Jak się ustawi na tej przekątnej, to po Hetman C6 grozi po prostu mat. I nie ma za bardzo obrony. Więc wieża C1 wygrywało, natomiast trzeba było policzyć, co po ruchu skoczek C5. I prawdopodobnie tego obawiał się Fabiano Caruana, że on ma minutę na zegarze i musiałby tu zagrać B4. I wiecie, to nie jest proste, bo oczywiście o ile tutaj wygląda, że zdobywamy figurę, no to wiecie, czarne mogą zagrać w ten sposób. Musimy to odbić hetmanem. Nasz król jest osłabiony. Fabiano Caruana się tego bał i zagrał bardziej ludzkie podejście. Wieża h1 po prostu zatrzymuje tego pionka. Ale tutaj czarne grają nagle skoczek c5 i ten goniec musi się gdzieś znaleźć. Być może nie, akurat nie tutaj. Ale czasami były możliwości, że można było zbić na H2 i przejść do wieżówki, która być może będzie kiedyś tam wygrana, co nie tego typu rzeczy. Pyk, pyk, pyk. Ale tutaj wieża bije, to jest akurat remis. Jeden pionek w wieżówce nie wystarcza. Gdyby ten pionek był na G4, gdyby tej wieży nie było na G8, można było o tym myśleć. No, natomiast tutaj wieża H1, skoczek poszedł na C5 i ten goniec musi odejść. Najlepszym ruchem jest goniec C2. I to jest bardzo możliwe, że koniec partii pogoniec C2, bo czarne nie mają co zagrać, białe po prostu zapchają tego pionka. Zauważcie, wiecie jaki jest komputerowy ruch, który tutaj mówi, że czarne muszą zagrać i mają tylko plus 3? To jest króla 8 Odejście królem, bo nie masz jak wykonywać posunięć i wtedy po ruchu G6 zbijemy tego pionka, wygrywamy. Goniec C2 wygrywa partię. Natomiast Fabiano Caruana mając kilkadziesiąt sekund zagrał ruch goniec H7. I to by wygrywało giereczkę, bo wieża musi gdzieś odejść, wtedy zapchamy pionka, zbijemy tutaj, koniec mistrzostw, do widzenia. Wieża sobie odchodzi, jak wieża odejdzie, możemy nawet prawdopodobnie w niektórych wariantach to zbić i nawet po ruchu wieża D1 odchodzimy sobie, nic złego się nie dzieje. Tylko to, czego nie docenił Faviano Caruana, to to, że czarne mogą tutaj oddać wieżę i po biciu dają szacha, i czterdzieste posunięcie. Zawodnicy dostali dodatkowe pół godziny. Ale ta pozycja już nie jest taka prosta. To nie jest tak, że tutaj na ślepo, wiecie, położysz małpę i małpa będzie wykonywała posunięcie i wygrasz. Tutaj trzeba już naprawdę uważać, bo ten pionek może być dla nas uciążliwy. Ten skoczek, jak ustawisz skoczka na B3, pionka na A4, żeby nie można go było wygonić, to twój król będzie prawie że w pacie. Więc mamy tutaj dwa ruchy do wyboru. Król. Albo idzie na A2, albo na A1. Jeden z tych ruchów to jest remis. Drugi z tych ruchów to jest według komputera wygrana. Fabiano Caruana zagrał ruch król A1 i pozycja jest remisowa. 40 ruchów, gdzie Caruana w partii, którą musi wygrać, zagrał dobrze i w 41 zagrał nie najlepiej. I teraz, jeżeli czarne zagrają ruch Hetman C2, to partia będzie zmierzała do remisu. Dlatego trzeba było zagrać król A2, ponieważ teraz, jak czarne dadzą szacha, my odejdziemy tutaj, dostaniemy szacha tutaj, to ten Hetman nie ma jak przybliżyć się do króla. Możesz dać tego szacha, ale teraz tutaj i tutaj ten skoczek na B3 jest bez sensu. On tutaj jest, będzie zbity. I dlatego trzeba było odejść królem na A2. Fabiano Caruana odszedł na a1 i teraz po ruchu hetman c2 to nie działa, że wiecie, podejdziemy sobie królem damy szacha, bo nie ma skoczka i nie ma króla. A hetman tutaj będzie wchodził, hetman atakuje. Nastąpiło hetman g8, król sobie odszedł. I białe spróbowały jeszcze, zagrały król a2, żeby kontrolować to pole, czyli widzicie, król mógł stać tutaj, białe straciły tempo i nastąpiło teraz a4. I to czarne jakoś tam wywierają presję. Ale wcale to nie jest takie proste. Komputer mówi, że jest prawie, że 0, -0, 0 ale czarne muszą grać bardzo dokładnie. Białe zagrały sensownie. Białe zagrały F4. No i teraz wyobraźcie sobie, że czarne mają tylko jeden ruch, który zachowuje taki status quo. Zachowuje remis. Każdy inny ruch przygrywa gieleczkę. I wiecie jaki jest ruch, który zachowuje remis? Króla 6. Bo jak damy szacha, to król idzie na B5, jak damy szacha, to król sobie wraca, nie możesz nic temu królowi zrobić, a jeżeli nie zdecydujesz się na to szachowanie, tylko po ruchu król A6 zdecydujesz się jakoś grać, no to w jaki sposób? W jaki sposób chcesz grać? Zapuszujesz pionka, to po pierwsze, być może czarne mogą to zbić, po drugie, następuje skoczek D3 i atak na ten punkt. I nie jest łatwo go bronić, bo po takim szachu jest Hetman C4 i w ogóle jeszcze tu czarne mogą wygrać partię. Niesamowita sytuacja, ponieważ jak król odejdzie, to skoczek idzie na C1, grozi mat? To nawet tego nie wiedziałem. W każdym razie, y, król A6 jest jedynym ruchem, który gwarantuje tutaj czarnemu remis. Ale oczywiście to jest tak komputerowe, że nie da się tego znaleźć. Nie da się tego znaleźć, dlatego Nepo zagrał ruch skoczek B3 i teraz znowu białe wygrywają. Ale białe wygrywają tylko w sytuacji, w której znajdą ruch Hetman G7 i Hetman C3. Czy Fabiano Caruana znajdzie? To nie jest trudne, ale on ma 10 sekund, 9, 9 minut. Czy znajdzie? Hetman G7 znalezione i Hetman C3 znalezione. I po raz kolejny Fabiano Caruana jest o krok. Od dogrywek. On już wiedział w tym momencie, jak potoczy się partia Hikaru. On wiedział, że zwycięstwo tutaj daje mu dogrywki. Hetman poszedł na g Teraz białe muszą dać szacha. Na C4 lub na D3. Dały. Nie było to najbardziej dokładne, ale też jest spoko. Król odchodzi, no i teraz białe muszą zagrać ruch wieża E1. Po to, żeby ta wieża groziła różnymi matami, zauważcie, że ten król jest w takim dziwnym spocie. Że niby jest wokół niego król i Hetman, ale na dobrą sprawę nic mu nie grozi. Trzeba zagrać ruch wieża E1 i ta wieża wchodzi do gry. Biały wygrywają. Fabiano Caruana znalazł to. Znalazł to. I teraz grozi. Nie możesz dorobić Hetmana, bo po szachu król gdzieś tam sobie odejdzie. Pyk, pyk. I pomimo przewagi materialnej, to białe matują przeciwnika. Białe wygrywają, zostało znalezione wieża E1. Czarne muszą zagrać skoczek C5, żeby w ogóle nie przegrać tej partii od razu. Ale teraz białe mają bardzo silne. Hetman F1, no i Fabiano Caruana zrobił wszystko tak jak trzeba. Teraz ten Hetman kontroluje pole H1. Wieża się zaktywizowała. Jesteśmy o krok od tego, znaczy nie ja, ja to jestem, tylko łysy chłopco komentuje, On jest o krok od tego, żeby zostać w dogrywkach. Nastąpił szach, Białe zagrały, król B1, nastąpił szach, teraz bardzo fajna kiwka, teraz dopiero idziemy na A1, ponieważ co do zasady chcemy sytuację, w której skoczek daje nam szacha, my sobie odchodzimy, no bo wtedy nasz król znowu jest bezpieczny, tak jak widzieliśmy to wcześniej. <laughs> Więc Hetman znowu idzie na C2. Komputer zrobił, ponieważ białe, jak zagrają F5, to wygrywają, ale trzeba policzyć, że po F5, jak nastąpi szach, to my to bronimy na B1. Pyk. Skoczek D3, wieża B1 znalezione. Po raz kolejny Fabiano Caruana znajduje optymalną drogę. Skoczek sobie wrócił, F6, najlepszy ruch pozycji. Czarne z braku laku dały jeszcze szacha. Nastąpiło król A2. Skoczek poszedł na D2. Białe muszą znaleźć szacha na H1. Fabiano Caruana znowu znajduje najlepsze posunięcie. Król sobie odchodzi. Wieża C1 znowu, najlepszy ruch, szach. Nastąpiło król A1, no i czarne zagrały Hetman E6. No i teraz wszyscy już wiedzieli, że to jest kwestia tego, żeby znaleźć tutaj najlepsze posunięcie. Białe muszą tutaj wziąć i policzyć, co grozi, co nie grozi, w jaki sposób chcemy podejść do tematu. Czy chcemy na przykład, nie wiem, zagrać losowo F7? Nie chcemy, bo dostaniemy skoczek B3. Skoro grozi skoczek B3, to może chcemy dać tego szacha. Okazuje się, że jak damy szacha i król odejdzie, to komputer mówi, że po F7 jest remis. Komputer mówi, że pf7 jest remis, więc wieża c7 nie działa. Wiecie jaki jest najlepszy ruch w pozycji? Odejście wieżą jeden kroczek, ponieważ po szachu tutaj znowu jak czarne dadzą szacha idziemy tutaj i co prawda możesz zbić, ja ci zbiję tutaj i gramy tę końcówkę, gdzie wieża i hetman zawsze będą lepsze niż wieża i skoczek. Trzeba by było trochę znaleźć tutaj, wiecie, takiej dokładności. Ja pewnie bym to przegrał oboma kolorami, biorąc pod uwagę moją siłę gry, ale oni daliby radę. Więc Fabiano Caruana wziął, policzył, i w tym momencie. Zagarł, bierze C7. I to jest remis. Ponieważ król odchodzi. Następuje F7, skoczek B3, król B1. No i teraz komputer mówi że czarne tutaj muszą zagrać tak i prawdopodobnie obaj zawodnicy to widzieli, ale tu białe mogą zagrać król b2 e, król c2 i teraz jak dasz szacha to ja ci to zbiję i wygrana mam wieże więcej wiecie co komputer tutaj mówi że po ruchu król na c2 czarne mogą dać takiego szacha oddać swojego skoczka dać szacha tutaj tu i sobie cały czas chodzimy i partia kończy się remisem. Nie wiem na ile Nepo tego nie widział, strzelam, że po prostu tego nie widział. A na ile mogło być też tak, że widział i stwierdził, dobra, to gram trochę inaczej. Zagram Hetman F5 i Karuana znowu ma wygraną pozycję. Nie wiem ile razy podczas tej partii powiem wam, że Fabiano Karuana ma wygraną pozycję, ale to jest wygrana pozycja, ponieważ po ruchu król A2 król jest schowany, skoczek znowu sobie wraca i białe mają przewagę. Komputer mówi, plus 3,5. Ale trzeba zagrać dokładnie. Co tutaj chcemy zrobić? Fabiano Karuana zagrał Hetma na 8, najlepszy ruch. Król sobie wrócił. I teraz komputer mówi, że trzeba dać szacha na E8, potem dać szacha bodajże na E2, pyk, tu Hetman daje szacha w tę stronę. Król nie może odejść, bo jest mat. Więc trzeba by było się zasłonić skoczkiem, ale jak się zasłonimy skoczkiem, to teraz można zbić, ponieważ po tym szachu, po odejściu, nie ma szacha na D1. Ten skoczek musiał się zasłonić, dlatego to wygrywa. A jeżeli w tym momencie po ruchu y, tutaj zasłoniłby się Hetman, to białe mogą po prostu zbić, zbić, dorobić księżniczkę, dorobimy księżniczkę. Ale tutaj, wiecie, nawet prawdopodobnie Hetman C8, jakiś mat po prostu się znajdzie. Tak trzeba było zagrać. Białe muszą zagrać hetman e8, dać tego szacha, wygrywają partię. To są dwa ruchy od końca partii, jeżeli Fabiano Caruana znajdzie. Ale ma minutę, dlatego powtórzył ruch, zagrał hetman c6, nastąpiła cofka. Hetman a8, cofka, hetman c6, cofka. I teraz nie możemy zagrać ruchu hetmana 8 i przejść do tamtej kontynuacji, Ponieważ będzie trzykrotne powtórzenie, dlatego Fabiano Caruana wypuścił po raz kolejny zwycięstwo z rąk. Za dużo razy powtórzył pozycję i teraz już nie mógł jej zrobić. Być może zapomniał o tym, że może dać szacha tutaj i tutaj. Nie wiem. Natomiast zagrał ruch wieża E7 i teraz po ruchu Hetman F1. Grozi w ogóle dorobianie Hetmana. Jak białe dorobiłyby Hetmana, to tutaj w ogóle po szachu, tutaj jeszcze możemy partię zaraz, wiecie, przegrać. Bo ten Hetman gdzieś, no dobra, tu akurat źle pokazałem, ale jakby Hetman gdzieś sobie podszedł albo coś, to jeszcze można tę partie kolorem białym przegrać. Dlatego Fabiano zagrał szach. Nastąpiło król B5, nastąpiło Hetman E8. Teraz, ale teraz Het król po prostu odchodzi. I po tych szachach, po szachach, po szachach, po szachach, białe spróbowały jeszcze ostatnią opcję, zagrały ruch wieża E4. I teraz, jeżeli czarne dorobią Hetmana, to przesłonięta jest ta przekątna i następuje pyk, pyk i pyk. Mat w kilku posunięciach. Natomiast przeciwnik zagrał najlepsze posunięcie. Skoczek E4, Hetmana 4: tu, tu, tu. 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 No i co was będę... Co wam mogę powiedzieć, drodzy widzowie? 2 na 1 po hetmanie, Partia za chwilę zakończy się w sposób, który nie satysfakcjonuje nikogo. Remisem. I to oznacza, że po tak ciekawej partii, która zakończyła się remisem w meczu o Mistrzostwo Świata zagra 17-letni Gukesz. Matko jedyna, jak to się oglądało, no to było nieprawdopodobne i oh. cały czas emocje we mnie są. Mam nadzieję, że chociaż ociupinkę tych emocji mogłem wam przekazać, natomiast oglądanie na żywo, no raczej nic nie odda, nie. Także, yy, także tak to jest, więc końcowe wyniki wyglądają w ten sposób, że pierwszy jest gukesz, ma on pół punktu przewagi Jeśli dobrze pamiętam, chyba ze względu na jakieś punktacje pomocnicze Hikaru jest bodajże drugi. Natomiast wiecie, no drugi nie ma znaczenia, czy jesteś drugi, czy jesteś ósmy. Gukesz zagra w meczu Mistrzostwa Świata z Dingiem i nie chcę nic mówić, ale biorąc pod uwagę, jak gra Ding i biorąc pod uwagę, jak tutaj się odpalił Gukesz, no to moim zdaniem będziemy mieli najmłodszego Mistrza Świata w historii. Być może, tak jak mieliśmy kilka lat temu, Magnusa Carlsena i potem powstała era Magnusa Carsana. Jeżeli Gukesz utrzyma poziom z tego turnieju, no to będziemy mieć erę Gukesza moim zdaniem i tych wszystkich młodych zawodników. Także fajnie było i na początku powiedziałem Wam też, że chciałbym Wam coś powiedzieć, a mianowicie to jest mega miłe, że mamy wielu szachowych twórców, a mimo to oglądaliście te transmisje u mnie, czy w zasadzie te podsumowania. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czego wybraliście akurat mnie, a nie na przykład Mateusza, albo nie Dawida, albo kogokolwiek, ale jest to mega miłe i już jestem trochę za stary, żeby patrzeć na wyświetlenia. Ale mimo wszystko fajnie jest wiedzieć, że gdy coś się w szachach ciekawego dzieje, to wielu z Was losowo przyjdzie na mój kanał, na chwilę na nim zostanie, potem powie na rałysy i wróci dopiero jak będzie mecz o Świata. Także wielkie dzięki, fajnie, że jesteście drodzy widzowie. To też było dla mnie. Bardzo miłe, żeby dla was to relacjonować. Żałuję, że nie będzie dogrywek, no ale takie jest życie. No i cóż, zapraszam was na kolejne dni na mój kanał, gdzie będę dodawać jakieś speedruny, tightest Tuesday, e", ciekawe partie. Mam to nagrane wszystko. Więc tego typu rzeczy będą pojawiały się na kanale, ale chciałem tylko wam powiedzieć, że fajnie, że jesteście i bardzo mi jest miło. I tyle. A i jeszcze jedna rzecz. 4 na 10 osób tylko subskrybuje mój kanał, drodzy widzowie. A to oznacza, że gdyby każdy z was w tym momencie, co nie subskrybuje, nacisnął suba, to bym przegonił Dawida Czerwa w końcu. A muszę to zrobić. Także polecam, polecam. A ja się z wami żegnam tak na serio. Także zapraszam do Kielc, drodzy widzowie. Tam się będzie można już prawie za tydzień ze mną zobaczyć. Trzymajcie się cieplutko i nara.